Yoko Dyl Yoko. Xana się budzi. Część pierwsza. Pamiętnik Jeremiego Belpois, ucznia 8 klasy zespołu szkół Kadik. 9 października. Kilka tygodni temu polowałem na części potrzebne do budowy moich miniaturowych robotów. Tutaj niczego nie dało się znaleźć, więc postanowiłem poszperać w opuszczonej fabryce niedaleko szkoły. Pomyślałem, że tam znajdę mnóstwo mechanicznych części, które mi się przydadzą. I nie zawiodłem się. To było niesamowite. Znalazłem cały kompleks z kompletnym laboratorium komputerowym, skanerami i superpotężnym serwerem. Na razie nikomu o tym nie powiedziałem. To moja tajemnica. Najfajniejsza przygoda w moim życiu. To jeszcze nie wszystko. Tej nocy, choć bałem się jak nie wiem, postanowiłem odpalić ten superkomputer. Mam nadzieję, że nie zacznę tego żałować. Dobra, start! No, zobaczymy, co tam w sobie skrywasz, mój kolego. Wow, co to jest, gra komputerowa? Kim jesteś? Gdzie jestem? Ty jesteś Ulrich Stern? To zależy... A kto chce wiedzieć? Od Delarobia, jego nowy współlokator. Co? Jestem nowy w tej budzie i Dero kazał mi się do ciebie wprowadzić. Raczej się podczepić pode mnie. Wyluzuj, ja jestem totalnie spoko. Zobaczysz, nawet mnie tam nie zauważysz. Mam nadzieję. Słuchaj, jeszcze się nie znamy, więc od teraz zapoznajemy się powolutku, dobra? Dobra, powolutku. Witaj, Ulrich, kochanie. Muszę ci powiedzieć coś bardzo ważnego. Ważnego jak zgubiłam tusz, czy mam dziurę w koszulce? Nie, to nic aż tak poważnego. Chodzi o mnie i o ciebie, Ulrich. Jeśli chcesz wiedzieć więcej, wpadnij do mnie dziś o 8:00. Liczę na ciebie. Ulrich, słuchaj, co to za fajna laska? Sisi, córka dyrektora. Kolesie lecą na nią, ale ona leci tylko na mnie. No to masz fart. Fart? Głupia jak but, a czepia się jak rzep. W takim razie to masz nie fart. A kelner na to, nie mam żabich kudek, tylko tak chodzę. Kapujesz? Nie, ale zaczynam kapować, że nie zamierzasz się ode mnie odczepić. Musimy się przecież poznać, a wieczorem nie obejdziesz się beze mnie. Sztuczna inteligencjo, czy mnie słyszysz? Tak, ale czy mógłbyś mnie nazywać jakoś inaczej? Zgoda, jak ci się podoba imię Maja? Maja? Jest ładny, ale przede wszystkim chciałabym wiedzieć, co robię w tym wirtualnym świecie. Tego jeszcze nie wiem, ale mam inne informacje. Jesteś częścią wirtualnego środowiska o nazwie Lioko. Musisz spróbować się wydostać. Rozejrzyj się za jakimiś drzwiami czy czymś w tym stylu. Jeremy, nie mogę niczego znaleźć. Jeremy, ja... To jest dziwne. Musisz to zobaczyć. Chętnie. Możesz mi podesłać obraz? Spróbuję. Tam jest nie tylko ten las. Tam jest cały świat. Widzę 4 sektory. Każdy inny.
Jeremy, ja tu nie jestem sama. Są też jakieś zwierzęta. Fantastycznie. Ten wirtualny świat ma swój wirtualny ekosystem z wirtualnymi stworzeniami. Możesz do nich pobiec. Jeremy, one mnie atakują. Uciekaj, Maja, wracaj do tej wieży. Maja! Pośpiesz się! O, twoje punkty życia się regenerują. Wiesz, co pomyślałem? No o tej twojej dziewczynie, Sisi. To nie jest moja dziewczyna. Super. Czyli jest do wzięcia. Mówię ci, że jest głupia. No i nie jesteś w jej typie. Ta, często o tym słyszę, ale potem... Belpła! Ty, Belpła, nic ci nie jest? Idę z nim do pielęgniarki, zawołaj kogoś. Aha. To nic poważnego. Małe porażenie prądem i powierzchowne oparzenie. Teraz będziesz miał więcej energii. Bardzo śmieszne, Stern, ale bardzo ci dziękuję. Spoko. Wpadnę do ciebie wieczorem po treningu samoobrony. Jak się macie? Miło, że przyszło was dziś tak wielu. Kung fu! Taekwondo! Jiu-jitsu! Nie, to nie są potrawy serwowane w chińskiej restauracji Złoty Smok. Bez obrazy, pan Noishiyama. Nie obrażam się. Jestem Japonką. Ta, no, nieważne. Tak czy inaczej, te techniki walki mogą wam uratować życie. Tak jak uratowały mnie, gdy byłem strażnikiem leśnym w Quebecu. Serio? A co się stało? Pewnej nocy przy ognisku spokojnie jadłem sobie gofra z syropem klonowym, kiedy napadł mnie krwiożerczy bóbr. Jego ostre jak brzytwa kły zbliżały się do mojego gardła, ale udało mi się uratować dzięki mistrzowskiemu opanowaniu wściekłej ręki Li Fuchanga. Co was tak rozśmieszyło? Bardzo przepraszam. Tak szczerze, to myślę, że nie powinieneś o tym mówić. No dobrze, dość tego śmiechu. Dobierzcie się w pary. Nieźle jak na początkującą. Nie najgorzej, ale oboje musicie popracować. Dość na dziś, dzieciaki. Pokłońcie się sobie i biegnijcie się wyspać. Mnie też było miło. Co to za bałagan? Skąd masz tego kundla? To Kiwi, mój pies. Musi się trochę wyszaleć, sam chyba rozumiesz. Biedaczek siedział w zamknięciu. No ale popatrz tylko, moje płyty, ciuchy. On mi wszystko porozwalał i ten... Widziałeś, co mi zrobił z łóżka? Sorki, ale nie mogłem go wyprowadzić, bo tyle tu ludzi. W Kadik nie można mieć psów. Nie żartuj. Podejrzewam, że Dyra bardzo to zainteresuje. Nie martw się, Kiwi. Mój mały piesiunia. Co się dzieje? Hej! Widziałem już gdzieś to logo. Ratunku! Czekaj! Twoje zabawki są agresywne. Może zmień im parametry, co? Nie mam z tym nic wspólnego. Normalnie nagle mnie zaatakowałeś. Nie ściemniaj. Wytłumaczysz mi to? Nie, daj spokój. No weź powiedz. Może ci jakoś pomogę. A jak cię nagle zaatakuje suszarka, to włosów a mnie nie będzie? Ha, bardzo śmieszne. Nie wyjdę stąd, dopóki mi nie powiesz. Dobra. W sumie co mi tam? I tak mi pęka od tego głowa, więc mogę ci powiedzieć. To jakiś odjazd. Przysięgnij, że nikomu nie powiesz. Ten tunel w sali gimnastycznej to świetna ewakuacja. Ta, na terenie szkoły jest jeszcze jeden.
No co jest? Lęk wysokości? Nie. Dobra, to ten megakomputer, który odpaliłeś? Aha. Lepiej go nazywać superkomputer. Jest ultrapotężny. A kiedy go testowałem, odkryłem, że jest w nim wirtualny świat zwany Lyoko. No wiesz co, Belpła? Dziś rano naprawdę zdrowo cię kopnął ten prąd. To po prostu centrum kontrolne fabryki i tyle. Tak sądzisz? A to jak byś nazwał, co? Programem do robienia graffiti? Witaj, Jeremy. Kim jest ta panna o różowych włosach? To Maja, forma sztucznej inteligencji, która zamieszkuje Lyoko. Jeszcze nie wiem, po co tam jest. Nie rób mnie w konia, zaprogramowałeś ją. Nie, obudziłam się w chwili, kiedy Jeremy włączył superkomputer. Nie wiem, kim jestem. Moja pamięć się skanowała. Maja musiała się ukryć w czymś w rodzaju wieży. Kiedy tylko z niej wyjdzie, atakują ją potwory. Musisz mi uwierzyć, Stern. To jest naprawdę niesamowite odkrycie. Załóżmy, że tak. A co jak to jest tylko mega gra? No to jest bardzo niebezpieczna. Moje roboty miały tylko aportować piłkę, a dziś próbowały mnie zabić. Sam widziałeś. Co gorsza, w chwili, gdy zaatakowały, na ekranie mojego kompa pojawiło się logo. Takie samo, jakie jest na potworach z Lyoko. Jest coraz lepiej. Chcesz powiedzieć, że to wirtualne coś, co atakuje Maję, chce zabić też ciebie? Na to wygląda. No wiesz co? Jeśli to jest prawda, Belpła, jeśli to jest tak niebezpieczne, to powinieneś wyłączyć komputer i wezwać gliny. Dobrze. Ale najpierw chciałbym pomóc Maji w zrozumieniu tego, co ona robi w Lyoko. Że co? Naprawdę chcę. I jeśli się nie mylę, to można ją zmaterializować tutaj, u nas. Przesadzasz. Skąd wiesz, że można? Przekonasz się, Stern. Ta jest absolutnie idealna. Dzisiaj, mój drogi Ulriku, będziesz mój. Co to jest? Skanery. Nie znalazłem jeszcze programu, który sprowadzi Maję z powrotem do nas, ale wygrzebałem taki, który może kogoś zeskanować i wysłać do Lyoko. Superkomputer analizuje molekularną strukturę człowieka w tych kabinach, potem rozkłada jego atomy i zmienia je w postać cyfrową, a następnie odtwarza cyfrowe wcielenie w świecie wirtualnym. Po naszemu? Wchodzisz do kabiny i się przenosisz do wirtualnego świata. Jeremy, takie rzeczy nie istnieją. Nie ma mowy. Ciągle nie chcesz uwierzyć. Bardzo chętnie, ale ta wirtualizacja to jakieś science fiction. Sam możesz spróbować. Zobaczysz to na własne oczy. Przyda się świnka morska. Świnka morska? Spoko. Mam dla ciebie niespodziankę, piesku. Zwirtualizujemy cię. Tak. On idzie. Za tym na pewno stoi inna dziewczyna. Nie patrz, to nie dziewczyna. To Kiwi, mój pies. O! O! Po co on go zabrał do tej fabryki? Kto wie, może chce go użyć do jakiegoś okropnego doświadczenia. Oglądasz za dużo horrorów. Tak, masz rację, to by było głupie. Jemu pewnie chodziło o rytualną ofiarę do jakiegoś wudu. Grzeczny piesek, nie ruszaj się. Wszystko spoko, Jeremy. Kundel jest w skanerze. Dobra, zaraz się przekonamy. To nie będzie takie łatwe. To mi wygląda na trumny. Masz rację. Może to grobowiec egipskiego faraona, co? No, już gotowe. Rozpoczynam procedurę. Kiwi, nic ci nie jest, mały! Ej! O nie! Zaraz się zmumifikuje! Transfer świnki morskiej, skan świnki morskiej. O, ej, jakiś dziwny ten kundel. To nie kundel. To od Delarobia. Nie wiem, jak zatrzymać procedurę.
tu się dzieje? Gdzie jestem? I dlaczego jestem przebrany za fioletowego kota? Od de la Robia? Kto mnie woła? To ja, Jeremy Belpois. To ma być jakiś dowcip? Nie. Sisi? O, Ulrik! Ulrik jest w porządku, on wylądował w Ulioko. Że co? Czy to jakaś gra? Wygląda jak plan babilońskich chłopców Ninja 3. Sam tego nie wiem. To świat wirtualny. To jedno jest pewne. Spoko. A to nie jest spoko. Atakują mnie jakieś gigantyczne karaluchy. To normalne? Tak. Czyli, że nie mam się martwić? Nie to chciałem powiedzieć. Musisz stamtąd uciekać. Ulrik, Dela Robia ma kłopoty. O! Potrzebuję czasu, żeby go sprowadzić. Nie wiem, co robić. Trzeba mu pomóc. Możesz wysłać mnie i Sisi do Lioko? No, mogę spróbować. Co? Dokąd ma nas wysłać? Do wirtualnego świata, gdzie dziwne stwory cię zmasakrują. Chciałaś się ze mną umówić? Teraz masz szansę. Nie, dzięki. Wolę prawdziwy świat. Inny mnie nie pociąga. Poza tym nie mogę się spóźnić na trening czy liderek jutro rano. Czyli, że tchórzysz. Jeremy, jestem gotowy. Dobra, odpalam procedurę. Transfer Ulrika. Skan Ulrika. Wirtualizacja. O, trzymaj się. Ulrik Stern zaraz się zjawi i ci pomoże. Ekstra, bo sam zaczynałem się już tu nudzić. Auć! Ale fajny miecz! Ej, to nie fair! Dlaczego on jest samurajem, a ja nie? On ma lepiej! Nie mam pojęcia dlaczego. Może komputer czyta w waszych podświadomych pragnieniach i przetwarza je na cyfrowe wcielenia. Ja wcale nie marzę o fioletowych kotach. A poza tym wolałbym mieć broń taką jak Ulrik, niż te wielkie, bezużyteczne łapy. Ty, uważaj! Te strzały są nawet niezłe. Wszystko odszczekuję. Spróbujcie znaleźć Maję w jej wieży. Czekajcie, podam wam współrzędne. Jaka znów Maja? I co to w ogóle jest? To jest mainframe superkomputera. Co to za Maja? Wirtualna dziewczyna, która mieszka w Ryoko. O, to znaczy, że laski też tu są? Ekstra! Tak, ale mam wrażenie, że Belpois na nią leci. Na wirtualną pandę? Zwariował! Trochę. Jeremy, podasz nam te współrzędne, czy nie? Cześć! Na to i co? Masz je, Magier! Patrz, widzę wieżę. To może być ta. Są to drzwi? Dłużej nie wytrzymam, jesteś za ciężki! Wyrzuć miecz! Nawet o tym nie myśl! No dobra. Gdzie jesteśmy? Gdzie się podział las? Skąd ja mam wiedzieć? Ale widzisz tamtą wieżę? Dziwne, ma zupełnie inny kolor. I te stwory też są jakieś dziwne. Chyba należałoby spadać, nie sądzisz? Dobra. Help!
to coś się zabija. Sam chciałbym wiedzieć. Wiesz, ile punktów życia mamy? Nie. Ekstra, przynajmniej żyjemy. Żyjemy. Cóż, skoro tak twierdzisz, ja chyba zwymiotuję. A, ratunku! Trzymaj się, Jeremy! Trzeba było poprawić. A nie mówiłem, że do wieczora nie obejdziesz się beze mnie? Maja? Jesteś tam? Tak. Czy u was wszystko w porządku? Wiesz, jesteśmy trochę wstrząśnięci, ale mogło być gorzej.